Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z udziałem pana posła Antoniego Macierewicza oraz eurodeputowanego pana Tomasza Poręby oddaję głos panu ministrowi. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jak zapewne pamiętacie, wielokrotnie zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i zespół parlamentarny zwracaliśmy się do rządu pana Donalda Tuska, do prezydenta Komorowskiego o podjęcie jakiejkolwiek interwencji, jakiegokolwiek zwrócenia się do międzynarodowych instytucji, w których Polska powinna odgrywać istotną rolę, takich jak NATO, takich jak Unia Europejska, z prośbą o pomoc, o interwencję, o wsparcie w śledztwie smoleńskim w związku z zachowaniem i stanowiskiem Federacji Rosyjskiej w całej tej sprawie. Niestety uzyskiwaliśmy wyłącznie negatywne odpowiedzi, interwencje posłów zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w polskim Sejmie nie były przyjmowane przez stronę rządową. Jesteśmy w posiadaniu pełnej dokumentacji, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych do grudnia ubiegłego roku nie wystąpiło z ani jedną notą dyplomatyczną, czy ani jednym zwróceniem się do NATO lub Unii Europejskiej. Mamy sytuację zupełnego bojkotu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pana Radosława Sikorskiego, wysiłków na rzecz uzyskania lepszej sytuacji w śledztwie smoleńskim. Mimo to, że zwracaliśmy uwagę także na to, że rozporządzenia i regulacje prawne Parlamentu Europejskiego nakazują rządowi włączenie ekspertów Unii Europejskiej do tego śledztwa. Myślę przede wszystkim tutaj o rozporządzeniu numer 996 z 2010 roku, z października 2010 roku, które weszło w życie w grudniu 2010 roku, które obligatoryjnie nakazuje każdemu państwu, którego samolot uległ wypadkowi, włączenie ekspertów Organizacji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej do badania takiego wypadku. Na to też nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Jestem szczególnie wdzięczny posłom do Parlamentu Europejskiego Grupy Konserwatywnej za to, że podjęli próbę wymuszenia na organach Unii Europejskiej rzeczywistej interwencji. Oddaję głos panu posłowi. Witam państwa serdecznie. Rzeczywiście przez ostatnie miesiące, lata organizowaliśmy w Parlamencie Europejskim wiele wydarzeń, które miały pomóc nie tylko zapoznać się europejskiej opinii publicznej z faktami dotyczącymi katastrofy smoleńskiej, ale również pomóc naszemu rządowi, polskiemu rządowi w tym, aby tą sprawę na poziomie europejskim, czy to w Komisji Europejskiej, czy to w Parlamencie Europejskim podnieść, umiędzynarodowić i zainteresować organy Unii Europejskiej tym, co stało się 10 kwietnia w Smoleńsku. Organizowaliśmy public hearing, wysłuchanie publiczne dwukrotnie. Organizowaliśmy wiele innych przedsięwzięć, również interpelacji. Mnóstwo do Komisji Europejskiej zostało wysłanych. Między innymi ta ostatnia, która została wysłana przeze mnie i przez pana profesora Ryszarda Legutkę do bezpośrednio już szefowej dyplomacji unijnej, do pani Ashton, który w kontekście tego, co w ostatnich tygodniach słyszeliście państwo ze strony ministra Sikorskiego, jakoby on tą sprawę podniósł na poziomie europejskim, bezpośrednio w rozmowie z panią Ashton, prosząc ją o to, aby ona postawiła ją podczas spotkania z panem Ławrowem, ministrem spraw zagranicznych Rosji. Otóż, drodzy państwo, tak naprawdę nie wiadomo, czy ta rozmowa miała miejsce. Tak naprawdę nie wiadomo, jakich zawierała szczegóły, jakich tematów dotyczyła, jak przebiegała. I w związku z tym zgłosiliśmy z panem profesorem Legutko interpelację bezpośrednio do pani Ashton o to, aby udzieliła informacji. Mamy na to, na odpowiedź ma pani Ashton 4 tygodnie. Czy rzeczywiście doszło do rozmowy z panem Ławrowem? Jeżeli doszło, w jakim kontekście ta sprawa została podjęta?
czy Komisja Europejska zamierza tą sprawę dalej procedować podczas kolejnych szczytów Unii Europejska-Rosja i czy sama pani Ashton będzie aktywnie uczestniczyć zgodnie z tym, co przedstawia się w polskich mediach, polskiej opinii publicznej, zgodnie ze słowami pana Radosława Sikorskiego, aktywnie uczestniczyć w tych działaniach, które mają pomóc polskiemu rządowi w umiędzynarodowieniu tej sprawy i pomóc powrotowi wraku do Polski. I to, drodzy państwo, jest informacja, którą chcieliśmy państwu przekazać. Takie zapytanie zostało skierowane do Komisji Europejskiej, bezpośrednio do pani Ashton. Czekamy na odpowiedź po to, żeby między innymi europejska, ale też i polska opinia publiczna dowiedziała się prawdy, czy to spotkanie miało miejsce, czego dotyczyło, no i jaki będzie dalszy ciąg wydarzeń. Liczymy także, że wreszcie nastąpi interwencja ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie skandalicznego filmu National Geographic, a w którym prezentuje się wyłącznie wersję rosyjską i to w skrajnym ujęciu, włącznie z tym, iż przypisuje się temu samolotowi, jak państwo wiecie, że jest samolotem cywilnym, a nie wojskowym, ilość przekłamań, fałszów, które tam jest, przekracza jakąkolwiek możliwość wyliczenia ich nawet tutaj, bo byśmy tutaj państwa trzymali w nieskończoność, a biorą w tym udział wysocy urzędnicy rządu pana Donalda Tuska, bierze udział były minister, obecnie wojewoda Jerzy Miller, bierze udział przewodniczący Komisji Wypadków Lotniczych i członek Komisji Wypadków Lotniczych, a więc autoryzują wprost wersję rosyjską. Ta sprawa musi zostać wyjaśniona i musi zostać wyciągnięte być z tego konsekwencje wobec ludzi, którzy to robią i liczymy, że łącznie z tymi konsekwencjami nastąpi interwencja ministra spraw zagranicznych w związku z próbą rozpowszechniania tego filmu na całym świecie. Ten film to rzeczywiście bardzo zasmucający przypadek manipulacji, nadinterpretacji, kłamstwa na temat tego, co stało się w Smoleńsku. Jest nam o tyle przykro i smutno, że jako posłowie do Parlamentu Europejskiego, nasza grupa konserwatywna, której należy Prawo i Sprawiedliwość w Parlamencie Europejskim, informowaliśmy zarówno National Geographic, telewizję, placówki dyplomatyczne, ponad 1000 instytucji, osób w Unii Europejskiej, że ta narracja rosyjska i polskiej komisji pana Millera nijak się ma do tego, co w naszym przekonaniu w Smoleńsku się wydarzyło. Podczas wysłuchania publicznego, które organizowaliśmy w marcu minionego roku w Brukseli, przygotowaliśmy specjalne publikacje, które rozesłaliśmy do przedstawicieli placówek dyplomatycznych wszystkich krajów w Unii Europejskiej. Wysłaliśmy do szefów Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, posłów do Parlamentu Europejskiego, również do National Geographic, do władz telewizji, do osób odpowiedzialnych za produkcję tego filmu. Wszystkie te materiały zostały tuż po wysłuchaniu publicznym, łącznie ze stenogramem, który zawiera bardzo istotne informacje, znacząco inne od tych, które się pojawiły w tym filmie. Zostały przesłane do tych właśnie osób, instytucji i tym bardziej jest nam przykro, że zabrakło w tym filmie zwyczajnej rzetelności, aby również opinie drugiej strony, opinie osób, które mają znacząco inne zdanie na temat tego, co się stało w Smoleńsku, poparte faktami z tych właśnie publikacji, które, powtarzam, zostały wysłane w ponad 1000 egzemplarzy do osób, instytucji na całym świecie, również w najważniejszych osób Unii Europejskiej, zostały po prostu pominięte. I to jest, drodzy państwo, coś, co z punktu widzenia sztuki dziennikarskiej, coś, co z punktu widzenia również pewnej uczciwości dziennikarskiej jest bardzo zasmucające, że to ma miejsce, iż właśnie te dokumenty, te materiały, te informacje zostały w sposób tak bardzo jednoznaczny odrzucone i tak naprawdę nic z tych rzeczy, o których informowaliśmy, nie znalazło się w tym filmie, zostały pominięte i po prostu odrzucone. Tylko chcę dodać, że w ramach tych informacji przesłanych po angielsku oczywiście do National Geographic, no, oczywiście, a znajdują się pełne referaty, materiały, ekspertyzy profesorów Nowaczyka, Biniędy, Szuladzińskiego, także cały materiał dowodowy został National Geographic przekazany.
Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania. Tomasz Grodecki, Polska Agencja Prasowa. Państwo zwracają się do MSZ-u, żeby podjął jakieś działania w sprawie umiędzynarodowienia śledztwa, ale też pamiętam, że też chcieliście, żeby rząd, żeby premier coś zrobił. Rozumiem, że ten apel jest cały czas jest w mocy, ale jest też pytanie o konkrety, tak? Czyli na podstawie, jak uważacie, co MSZ i też rozumiem premier, na podstawie jakich przepisów prawnych i konkretnie rozumiem NATO, Unia Europejska, czy też, bo też była mowa o Międzynarodowej tej Unii Lotniczej, jakie konkretne kroki, według jakich przepisów prawnych MSZ i rząd powinien teraz przedsięwziąć? Dziękuję. Proszę pana, wtedy, kiedy zwracaliśmy się w tej sprawie do pana premiera Donalda Tuska, a zespół parlamentarny zwrócił się do niego 20 grudnia 2010 roku, zaraz po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, zwracaliśmy mu uwagę, że to rozporządzenie wchodzi w skład polskiego prawa bezpośrednio, czyli krótko mówiąc, że premier rządu jest zobowiązany do tego, nie może tak działać, ale jest zobowiązany do przekazania całej dokumentacji ekspertom Unii Europejskiej z Międzynarodowej Komisji Badania Bezpieczeństwa Lotów oraz włączyć ich do śledztwa. Wtedy postępowanie MAK-u jeszcze trwało. A więc apelowaliśmy wtedy, żeby przedstawiciele Unii Europejskiej zostali włączeni. Podobnie apelowaliśmy, żeby zostali włączeni przedstawiciele NATO do tego. Dzisiaj sytuacja oczywiście jest inna. Dzisiaj rzecz polega na tym, iż po pierwsze należy natychmiast odzyskać wszystkie materiały, które są własnością państwa polskiego i należy odpowiednią podstawę prawną do tego zastosować. Nie podstawę prawną rosyjską, polegającą na ich przekonaniu, że to do momentu, kiedy zakończone będzie śledztwo, to jest ich dyspozycja, tylko załącznik 13 konwencji chicagowskiej, na który zgodzono się, że będzie on podstawą prawną wspólnego badania. Ten załącznik 13 mówi o tym, że wszystkie rzeczy powinny być zwrócone. Domagamy się, by rząd zwrócił się o interwencję Unii Europejskiej i NATO w tej sprawie, w sprawie realizowania wspólnie przyjętej podstawy prawnej, czyli zobowiązania prawnego, jakie Federacja Rosyjska tym samym na siebie podjęła i nie realizuje. Ale MSZ, przynajmniej jak była głośna sprawa właśnie rozmowy z panią Ashton, przedstawił całe kalendarium działań, jeżeli chodzi o, mówimy, rozumiem teraz o braku, o zwrotu braku. No i rzeczywiście według tego kalendarium MSZ przynajmniej w kontaktach z Rosją podejmował działania. Też, jak twierdzi MSZ, też na podstawie artykułu. Panie redaktorze, proszę mi wybaczyć, ale gdyby było kalendarium wskazujące na chociażby jeden dokument, z którym wystąpiło MSZ do Unii Europejskiej przed grudniem albo do NATO, to byłbym naprawdę zobowiązany i obiecuję osobną konferencję prasową, w której będę przepraszał pana Radosława Sikorskiego. Dysponujemy, powtarzam raz jeszcze, dokumentacją wskazującą na to, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wystąpiło ani do Unii Europejskiej, ani do NATO z żadną bezpośrednią interwencją. Nie ma żadnej noty dyplomatycznej do żadnej z tych organizacji w tej sprawie. A co to za dokumentacja? Czy można ją jakoś otrzymać? Tak, będziecie państwo mogli otrzymać. Ona pochodzi od jednego z obywateli Rzeczpospolitej, który zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i otrzymał odpowiedź, że MSZ nie jest kompetentne, żeby w tej sprawie występować. Taką odpowiedź otrzymał. Ja przepraszam, tylko dodam jeszcze w krótkim uzupełnieniu. Otóż jeżeli chodzi o naszą interpelację właśnie, nasze zapytanie do pani Ashton, no właśnie ono służy temu między innymi, żeby dowiedzieć się nie od pana Radosława Sikorskiego, który tylko mówi i nie ma to poparcia w żadnych faktach z tego, co mówi pan minister Macierewicz, ale dowiedzieć się z drugiej strony z kolei u pani Ashton, czy po pierwsze takie zabiegi polski minister czynił, jeżeli tak, to w jakiej formule ona te polskie postulaty przedstawiła ministrowi Ławrowowi, no i jaka będzie dalszy ciąg tej sprawy. Tomasz Grzolewski, telewizja Superstacja. Panów zdaniem, dlaczego National Geographic nie skorzystało z tych dokumentów, z tych materiałów, które przesłaliście do nich?
Jeżeli chodzi o moje stanowisko, to ono jest jasne, wynika to z całego tego filmu. Nie zrobiło tak dlatego, że nie było interwencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Odwrotnie, udział urzędników, wysokich urzędników rządu Donalda Tuska legalizował tę wersję. National Geographic było przekonane, że rząd to aprobuje i się zgadza, jeżeli wysyła i aprobuje udział swoich wysokich urzędników, w tym byłego ministra spraw wewnętrznych, przewodniczącego komisji badającej ze strony rządu Donalda Tuska tę tragedię, wiceprzewodniczącego komisji technicznej pana Laska, a obecnie przewodniczącego komisji badania wypadków lotniczych. To są z tego zakresu, z tej problematyki najwyżsi urzędnicy rządu Donalda Tuska, najbardziej kompetentni ludzie. Jeżeli tacy ludzie aprobują wersję rosyjską, legalizują ją, jeżeli nie ma interwencji ze strony rządu, to znaczy, że rząd się na to w pełni zgadza. To jest film, za który jest współodpowiedzialny rząd pana Donalda Tuska i za kłamstwa tam sformułowane. Dodam, że powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. Drodzy państwo, jesteście wszyscy dziennikarzami. No, w sytuacji, kiedy jest zupełnie inny ogląd tego, co zdarzyło się w Smoleńsku, który prezentowany jest właśnie przez profesorów Bieniędę, Nowaczyka, zespół pana ministra Macierewicza. Jeżeli są materiały, gdzie punkt po punkcie te informacje są prezentowane, są scenogramy z wysłuchań publicznych w Parlamencie Europejskim i oni, otrzymawszy te materiały, je bagatelizują, lekceważą, no to ja oceniam to jednoznacznie jako brak profesjonalizmu dziennikarskiego, to po pierwsze, brak uczciwości, rzetelności i próba zatajania tych informacji, które jednak w obiegu publicznym funkcjonują i prezentują, no powtarzam, znacząco inną, delikatnie mówiąc, wersję wydarzeń tego, co stało się w Smoleńsku. Ma szansę rząd pana Donalda Tuska zmienić teraz to stanowisko poprzez podjęcie interwencji, włącznie z wejściem na drogę prawną. To jest też przy okazji odpowiedź dla pana redaktora z Polskiej Agencji Prasowej. Tam jest bezpośrednio zaatakowane państwo polskie, tam są zaatakowani polscy piloci, tam jest zaatakowany generał Błasik. Nie ma żadnego powodu, a także prezydent Rzeczypospolitej. Rząd MSZ powinno skierować w tej sprawie interwencję dopuszczającą, zakładającą możliwość wejścia na drogę prawną, gdyby National Geographic nie dokonał znaczących korekt i zmiany swojego stanowiska. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję bardzo. Jeżeli państwo pozwolą, chciałbym państwa zaprosić w dniu dzisiejszym do króciutkiej sesji przed telewizorem o godzinie 18:15. Gdy państwo będziecie mogli nastawić kanał telewizji Trwam, zostanie tam przedstawiony przeze mnie dokument rosyjski, rosyjskich urzędników z 10 kwietnia, z godziny 15, 10 kwietnia, opisujący metr po metrze obszar katastrofy, a w szczególności teren, na którym miałaby stać pancerna Brzoza, udowadniający, że nigdy nie była ona w tamtym czasie do godziny 20, między godziną 15 a 20 10 kwietnia, ścięta na wysokości, która mogłaby zagrozić temu samolotowi. Ten dokument sporządzony przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wraz z mapą załączoną jest najlepszym i rozstrzygającym, myślę, dowodem nierzetelności nie tylko tego filmu, ale także nierzetelności komisji pana Millera i stanowiska, jakie zajmuje rząd pana Donalda Tuska po dzień dzisiejszy. Kłamstwa smoleńskiego. Dokument rosyjski publikowany przez Nowe Państwo w dniu jutrzejszym. Dzisiaj będę miał zaszczyt przedstawić w telewizji Trwam wraz z mapą. Możecie państwo, po raz pierwszy możecie państwo sobie to obejrzeć. Zapraszam na chwilę do telewizji Trwam, do telewizorów o godzinie 18:15. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.